Cześć kociaki! Bardzo dawno mnie nie było na kuchni, bo była zmiana zarówno państwa, jak i kuchni. Chciałam się z wami podzielić przepisem, do którego szłam latami, można powiedzieć. A u mnie w rodzinie są trzy niejadki. Każdy je co innego i każdemu trzeba serwować często inny posiłek. Ale ten jeden przepis kochają wszyscy i smakuje wszystko. Ja sobie zdaję sprawę, że nikt z was ani nie ma czasu dzisiaj, ani ochoty stać długo przy garach. Ja tak samo. Dlatego to, co dzisiaj wam pokażę, jest dla mnie idealnie. Zamiast 150 składników, jak w poprzednich falafelach, tutaj będą w zasadzie tylko dwa, które trzeba kupić. One są bardzo proste, bardzo tanie i efekt jest wow. Chrupiąca panierka, delikatne wnętrze, aromatyczne. No to jest cud, że u mnie i mężowi to smakuje jednocześnie, i córce, i mi, bo normalnie to u nas się nie zdarza. Dwa podstawowe składniki to soczewica i kasza bulgur. Bulgur to jest kasza zrobiona na bazie pszenicy, soczewica natomiast, jeżeli ktoś nie słyszał, koleżanka ciecierzycy, różne są rodzaje, ja wybieram taką kolorową, chociaż można takie zielone też dostać, czarne, czerwone, wybieram kolorową ze względu na dziecko, bo jej się wydaje, że to jest taka tęcza na talerzu. Ok, co należy zrobić? Soczewicy nie gotujemy, po prostu myjemy ją, płukamy i zalewamy wodą. Odstawiamy na kilka godzin tak, żeby się rozmoczyła, tak żebyście takie ziarenko mogli rozgryźć albo przełamać w paluszkach. Kaszka bulgur, dlaczego właśnie ona? Po pierwsze, bardzo szybko się gotuje, dosłownie kilka minutek. Po drugie, ma super konsystencję, ona nie rozwala się w odróżnieniu od innych kasz, nie jest taka ciapowata, miękka, tylko tak fajnie sprężynuje na ząbkach, tworząc właśnie tą właściwą konsystencję kotleta. Gotujemy przez kilka minutek i zostawiamy ją do przestygnięcia. Wracamy do naszej soczewicy. Ona się ładnie rozmoczyła i będziemy ją teraz odsanczać i blenderować. No i gotowa. Teraz jeżeli chodzi o proporcje, to ja biorę mniej więcej pół na pół. Z tym, że przewagę oddałabym jednak zmielonej soczewicy, bo ona jest takim kleidłem i to ona, właśnie ta namoczona i niegotowana soczewica, daje chrupiącą panierkę bez żadnej dodatkowej panierki, ani kupnej, ani naturalnej. To jest taki mały sekret. Więc tak, dzielimy miseczkę na pół i w połowę dajemy kaszę bulgur, a połowę namoczonej soczewicy. Całość mieszamy. W zasadzie to wszystko. Teraz jedna z ważniejszych spraw to są przyprawy, bo nie wiem, czy wiecie, ale w każdym jedzeniu, na przykład jeżeli gotujecie rybę czy mięso, głównie tak naprawdę pachną i smakują nam przyprawy niestety, a nie samo to, co jemy, bo ryba w sama sobie nie ma smaku, mięso też. W roślinnych kotlecikach jest podobnie, dlatego dajecie przyprawy takie, jakie lubicie. Chcecie gyros przyprawa, chcecie kebab, chcecie curry, chcecie jakieś zioła prowansalskie, kto co lubi. I przypraw nie żałować, bo no, tak, żeby wam smakowało. Tak, ja daję sól, daję paprykę chyba czerwoną i mam taką mieszankę, znalazłam curry fajną. Mi akurat ona najbardziej odpowiada smakowo. Jeżeli gdzieś w lodówce wam się zawieruszyła natka czegoś zielonego, czy to szczypiorek, czy pietruszka, bardzo fajnie jest też dodać, chociażby dla takiego akcentu kolorystycznego, bo fajnie jak jedzenie jest nie tylko smaczne, ale też i ładnie wygląda. Jeżeli jesteś już po prostu gospodynią na piątkę i chcecie się jeszcze obrać cebulką i pokroić, to w ogóle już będzie szał. Jedna taka cebulka posmażona szybciutko i wrzucona do środka również doda jakiegoś tam smaczku i zapachu. Ja zazwyczaj robię właśnie tak. Jak ci się nie chce, no to nie, nic się nie stanie. Ok, i taką ładną, kolorową, bardzo aromatyczną mieszankę bardzo dokładnie należy wymieszać i to wszystko. Lepimy kotleciki i podsmażamy je z każdej strony po troszeczku, aż się zarumienią. Macie super chrupiącą skorupkę, bardzo smaczne kotlety, są roślinne, nie namawiam tutaj nikogo, żeby tam mięsa nie jadł, bo to nie o to chodzi, każdy sobie sam wybiera, ale jeżeli chce wam się czasami coś bardziej lekkiego, coś bardziej roślinnego, coś bardziej innego z ciekawości, to radzę zacząć właśnie od takiego przepisu, bo wydaje mi się on najprostszy i najbardziej opłacalny w stosunku czas i jakość. Dziękuję wam serdecznie, że obejrzeliście do końca. Aha, z czym podawać? Ja tutaj akurat bataty zapiekłam, ale możecie ziemniaczki zapiec. Mi najbardziej smakuje z taką kiszoną kapustą, której tutaj nie ma na Malcie i bardzo za nią tęsknię, ale z kiszoną kapustą wydaje mi się połączenie idealne. No cóż, to wszystko. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku.
O Boże, co to jest? O wiatek.